Myślę, że dla każdego znajdzie się miejsce. Jeszcze miejsca puste są. Żeby było bezpiecznie. Uwaga! O! Biegnij, Marta, biegnij! Dawaj, Marta, dawaj! Jak to była w tym wieku, dziewczynki nie mają respektu przed chłopcami, ale jednak tym razem chyba chłopcy, chociaż dziewczyna by walczy i jest. Są. Miejsca! Zuzia, szybko! Chciałbym się powiedzieć, że każdy dystans powinien tam wyglądać. To by było najpiękniejsze, prawda? Zapraszam Szera Chińskiego oraz pana Eugeniusza Kłopotka. Wszystkim piąteczkę. Jasne, jasne. Zapraszam panowie. Proszę bardzo. I już pierwszy zawodnicy na mecz, ale mam zaświeją wszystkich. I tych pierwszych, i tych ostatnich, a przede wszystkim tych ostatnich. Żeby nie tego z nich zapał, żeby to biegi pierwsze były początkiem ich kariery. Oklaskujemy wszystkich do końca. Brawo, brawo, mamy jeszcze chłopca w czerwonej stronie, tego szczególnie. Bardzo dobrze, brawo, oklaski kochani. Sejm, pan Eugeniusz Kłopotek oraz działacz sportowy, sędzia sportowy. Za drugi pan Szerwiński, Józef. Wam też gratuluję wszystkiego najlepszego. Dobra, komisja na mecie również. Poszli dziewczyny, tak. Jak widzicie państwo na linii startowej, szeroki lej i dookoła biegniemy, tak. To jest wspaniałe przeżycie. I tak jak powiedziałem, 400 metrów zweryfikowało. I patrzmy, co tu się dzieje na końcu, co tu się dzieje. Jest dobrze, jest dobrze. A ten wysiłek już jest bardzo duży, bardzo duży. Super! Raz. Co jest za czwarte? Na miejsca! I strzał w 200 nam start. O, chłopcy 200 więcej. Duch walki jest silniejszy niż moje wcześniejsze informacje. Bo chwilę będzie ostatnia prosta i tu kibicujemy głośno oklaskami. Na wołowanie. Jest jakaś trąbeczka również. Zapraszamy trąbeczkę. Niech trąbeczkę wyprzesał w siebie ostatniej siły. Tak. I oklaskami witamy na mecie. Wszystkich zawodników. Dzień całkowicie dzisiejszy. Na miejsca! I to jest bardzo miłe zaskoczenie. Wyciągnij! A to lato! Julia! Które rozkładają troszeczkę inaczej swoje siły, biegną na dystansie. Jak to się skończy, to się dopiero okaże. Zostało nam około 350 metrów do mety. Dawaj, czapelka! Dobrze! W 100 metrach wszystko się rozegra. Czy wytrzyma? Dopingujemy, tak? Oklaskami. Zachęcamy do ostatecznego wysiłku. Zawodniczka numer 2 mocno naciska. Naciska również trójeczka. Będzie finisz, będzie finisz, będzie finisz, trójeczka, a jedna. Nie mam takiego.
To nie jest meta, to jest dopiero jeszcze jedno kółeczko, dobiegamy i mamy jeszcze jedno kółeczko. Wspaniale. Wszystko daje siebie. Ostatnie 100 metrów. Tu pierwszy zawodnik 20 metrów dobiega od samego początku do końca. I oklaskami witamy. Witamy oklaskami zawodników na mecie. Proszę, do końca. Tak. Taki grunt odebrać nagrodę. To wielka sprawa, kochani. To wielka sprawa, kochani. Tak, bieg na 800 metrów to już jest taka selekcja. Już nienaturalna. To już widać, że zawodniczki, które troszeczkę biegają. Oklaskami, tak, witamy dziewczyny, bardzo fajnie. Tak, i teraz... Każda szuka rezerwuaru jeszcze sił. Już widać, kto biega, kto się przygotowuje, kto umiejętnie rozkłada siły na dystansie 80 metrów do mety. Tak, finish. Piękny finish. Tak. Walczą, nie zabiegamy sobie drogi, mamy szeroko, rywalizujemy obok się, pięknie. Brawo, brawo dziewczyny, brawo, tak do końca. Super. Tu już widać, że ten zawodnik jest coraz mniej. I również oklaskiwać spokojnie swoim tempem. Zawodnik numer jeden nie daje się, nie odpuszcza. Dla ciebie jeszcze jedno okrążenie, tak? A tu dobiegają, pięknie, jest zawodnik na mecie, brawo. Walka o trzecią pozycję również. Tylko państwo polskie nie doceniają. Będę to co mam mówić. Ale już nie Nagrodę dostałeś? Nagrodę na trzecie miejsce. Nagrodę za czwarte. Nagrodę brawo. Tam i amatorki, ale również to jest zawodniczka, która wiele lat trenuje, jak jest Eliza, przepraszam. Eliza się zbliża do finiszu. Triumfatorami zrobić sobie pamiętne zdjęcie. Uwaga. I oklaskami żegnamy i potem witamy uczestników. Przypomnę tylko, że weterani, super weterani po wybiegnięciu z bramy głównej w lewo kierują się na ulicę Szkolną. Tam biegną do skrzyżowania głównego w Warlubiu, które znajduje się koło poczty. Tam następuje nawrót i powracają tutaj. Za chwileczkę będą również, będziemy mogli ich witać. Natomiast seniorzy i seniorki troszeczkę dalej, tak, bo jest 5000 metrów, więc gdzieś tam pewnie w okolicy, na ulicy Bąkowskiej, podejrzewam, że koło tartaku pana Jankowiaka, może troszeczkę dalej, tam będzie nawrót
i stamtąd przybiegną po 2500 metrów, bo wrócą również do stadionu. Będziemy ich widać w tej bramie, bo teraz będą opuszczać nas i teraz oklaskami jeszcze raz dziękujemy im za to, że są z nami, że biegną, że dają świadectwo, że każdy w swoim życiu może dokonać czegoś ważnego, tak jak dokonał to Bronek Malinowski, a dzisiaj jego pamięć czcimy i nie zapomnimy o nim tak długo, jak będzie nam to dane, aby te zawody tutaj Państwu organizować, aby przybliżać jego sylwetkę i aby motywować młode pokolenia do wykonywania wspaniałego wysiłku i zdobywania swoich laurów na niwie sportu. Tak, jeszcze raz widzicie Państwo w takiej formie. Pan Aleksander Sędzicki, był zawodnik GKS Olimpia Grudziądz. Weteran. Super weteran. Pięknie.